Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj zajmiemy się rozebraną kamerą GoPro. Na tym kanale już rozbierałem kilka razy kamery. Ostatnio dziesiątkę, więc nie będę pokazywał całego procesu, ale chciałem wam pokazać ten zestaw. To jest zestaw do kamery Naked Hero 9, 10, 11 i 12 marki Geparsi. A on ma kilka cech, które go wyróżniają i wydaje mi się, że to jest w tej chwili najlepszy zestaw, jaki istnieje do samodzielnego demontażu całej kamery Hero, która waży około 150-160 gramów i przerobieniu jej na wersję Naked. Ja do tej pory stosowałem case'ów, tych obudów marki Nameless RC i one mi się sprawdzają. Fakt, że latam dość delikatnie, nie ma tutaj ostrych lotów, ale jeden z kolegów ostatnio, Maciek, poprosił mnie, żebym rozebrał mu kamerę i żebym zastosował zestaw z Geparsi. Nie stosowałem go do tej pory, także wspólnie sobie poznamy cały zestaw. Teraz chciałem wam pokazać jeszcze, jak wygląda ten zestaw od Nameless. Ja tutaj wydrukowałem z TPU taką ramkę z uchwytem pod klasyczne GoPro. Mam też tutaj filtr z Mavica 2 Zoom, to jest ND16. No i ekran jest z przodu, to jest tworzywa. Całość spisuje się dość solidnie. Wydaje mi się, że ten zestaw Nameless nie jest zły. Najbardziej narażone dla mnie były te kabelki, ale od czasu do czasu chwytam je też klejem na gorąco. Spisywał mi się bardzo dobrze, zrobiłem naprawdę sporo ujęć tą kamerą i wszystkie były ok. Ostatnio nieruchomość, nagrywaliśmy dom, ale też rekonstrukcje historyczne, trochę takich szybkich klipów. Wszystko działo się właśnie przy wykorzystaniu tej kamerki. To jest ten wydruk z TPU, który zrobiłem sobie dodatkowo. On mi się sprawdzał bardzo dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o sam case z Nameless RC, wygląda w ten sposób. Z przodu jest wyświetlacz i w tym momencie, kiedy podłączymy sobie zasilanie w postaci akumulatora, zapala nam się dioda po chwili i wiemy już, że możemy uruchomić kamerę. I widać na wyświetlaczu za moment będzie, że jest kamera uruchomiona. W tej chwili nie mamy karty pamięci, ale wszystkie ustawienia sobie można zrobić poprzez GoPro Labs. Jest tutaj zainstalowany i tak wygląda taki zestaw. Można zacząć nagrywać, gdyby była karta pamięci tutaj prawym, zakończyć nagrywanie też prawym, a kamerę wyłączyć lewym. Bardzo fajna sprawa, działa na wtyczkę, przyłącze zasilające, jak i można je przelutować, gdyby wtyczka okazała się nieskuteczna. Zobaczmy sobie w takim razie, co jest w tym zestawie z Geparsi. On kosztuje około $80 na stronie Geparsi. W Polsce kosztuje około 400, wiadomo, trzeba doliczyć podatki i różne opłaty, ale jest on dość bogaty. Tutaj mamy ulotki, ale także mamy informację, jak podłączyć płytkę BEC, czyli płytkę zasilającą. Tu jest wizytówka Geparsi z linkami do społecznościówek. Mamy tutaj m.in. wkrętak do rozebrania kamery Hero. Tym wkrętakiem to jest Torx, pewnie czwórka albo coś podobnego. Można na przykład wykręcić te nóżki. To co jest ciekawe, ja nie widziałem tego zestawu wcześniej. Mamy tutaj nawet filtr ND. Jest zaznaczony ND16. Jest też ściereczka z Geparsi. Wentylatorek do chłodzenia tego układu. Nie wiem, czy będziemy go zadbudowywać. Muszę spokojnie się zastanowić. Do tej pory nie stosowałem wentylatora. Wszystko spisywało mi się dobrze. Nie miałem ani jednego przypadku, żeby kamera sygnalizowała status przegrzania. Tutaj jest obudowa tylna część. Różni się nieco od tej z Nameless RC. Między innymi klawisze są w innym miejscu. Natomiast potężną różnicę stanowi ta przednia część obudowy. Ona jest wykonana z aluminium. Mamy tutaj też moduł BEC, czyli płytkę do zasilania rozebranej kamery. Zasilania i też sterowania właściwie. Ribbon cable, czyli taśmę mamy tutaj. Osłona na wyświetlacz. Tu są przejściówki zasilające na 4S i na 6S.
Czyli ta kamera ma tolerancję zasilania od 2S do nawet 6S i bezpośrednio do złącza balansera danego pakietu je dopinamy. Tu są elementy samoprzylepne i też zestaw śrub. Tak to wygląda. I to jest całość, jeżeli chodzi o to, co mamy tutaj w komplecie. Sam proces rozbierania kamery ja pokazywałem w osobnym filmie, możecie go spokojnie znaleźć, tutaj w rogu umieszczę link i zostawię, natomiast to jest, co jest ciekawe, potrzebujemy tak naprawdę z kamery GoPro tylko trzy elementy, płytę główną, optykę i wyświetlacz i zaczniemy sobie spokojnie montować właśnie samą optykę, następnie płytę główną i na końcu wyświetlacz, złożymy to wszystko, połączymy, plus dołożymy dodatkowe elementy w formie płytki BEC, a także taśmy i będzie nam to za chwilę hulało. Montaż optyki opiera się na trzech wkrętach. Tu jest pierwszy z boku. Na dole jest drugi pod kątem, co ciekawe, i on jest najtrudniejszy. I trzeci jest tam w głębi po lewej stronie. Ale te dwie górne, które montuje się w miarę na wprost, one są banalne, oprócz tego, że głęboko trzeba wprowadzić króciutki wkręt. Natomiast ta na dole jest ciężka, dlatego że nie dość, że pod kątem, to nie ma jak chwycić, jest głęboko, więc ja odchyliłem delikatnie, poluzowałem te dwie górne śruby, odchyliłem troszeczkę optykę, włożyłem tam śrubkę i pod kątem dopiero kręciłem. I to mi zagrało, natomiast to było najtrudniejsze, jeżeli chodzi o montaż tego dolnego wkrętu, czy też śrubki do tego. Teraz zamontujemy płytę główną. Cztery wkręty tylko tutaj wchodzą, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. I one będą krótkie wszędzie. Na początku nie dokręcam. Dopiero jak będą wszystkie siedziały, delikatnie to dokręcimy całość mocniej. Tu w rogu jest dłuższy. Następnym etapem jest montaż ekranu. Musimy taśmę przerzucić na wylot. Tak, taśma przeszła nam na wylot. I teraz potrzebujemy jedynie zamknąć ekran z tego poziomu. Ale zanim to zrobię, to jeszcze wypadałoby wyczyścić ten ekran, bo on jest upalcowany. Od góry będzie go najłatwiej dopasować. Wyświetlacz siedzi w tej chwili, to jest to, że jeżeli mamy już zamontowaną płytę, wyświetlacz przedni, a także optykę, teraz potrzebujemy zamontować taśmę i co jest charakterystyczne, mamy tutaj trzy wtyczki, raz, dwa, trzy, te, które wejdą nam tutaj bezpośrednio w płytę, jedna pod optyką, pod wtyczką do optyki, druga tu i trzecia na górze, a czwarta wejdzie nam już bezpośrednio do BEC. Tak to wygląda, czyli ta czwarta tutaj środkowa jest do BEC. Zresztą mamy to dość ładnie też opisane i rozrysowane na tym schemacie, tylko to jest z drugiej strony. Tutaj mamy już całą taśmę wpiętą. Wpiąłem też wtyczkę od kamery. Trzeba bardzo uważać i być mega precyzyjnym, jeżeli chodzi o tą wtyczunię kamery. No i następna rzecz to jest taśma dwustronna. W tej chwili sobie oderwiemy ten paseczek. Będzie można już za chwilę umieścić i przykleić BEC w to miejsce. Mamy już płytkę BEC, ona nie siedzi jeszcze na 100%, ale nie szkodzi. I teraz z niej tą wtyczunię tu musimy wprowadzić do środka i teraz ją zablokujemy. No dobra, wygląda na to, że wszystkie elementy układanki są. Teraz zamkniemy obudowę i sprawdzimy, czy kamera działa. Można wprowadzić kartę pamięci. Za chwilę będziemy mieli odpowiedź, czy wszystko gra. Mamy już wpięte zasilanie. Wszystko jest na swoim miejscu. Możemy w takim razie spróbować teraz zasilić tą kamerę. Ja mam tutaj pakiet 4S. Wtyczunie idzie troszeczkę ciasno. Mam nadzieję, że to będzie wszystko ok. Jest. Wygląda na to, że kamera działa. Teraz jeszcze kartę pamięci poprosimy i będzie można już sprawdzić nagrywanie. No i dobrze, słuchajcie, jest wszystko zrobione. Nie odklejałem jeszcze folii, ale wszystko gra, jeżeli chodzi o kamerę. Bardzo ładnie poszło i w miarę szybko. Największą trudnością było dla mnie przykręcenie optyki, ale później zorientowałem się, że to nie jest krzyżak, tylko Torx.
we wszystkich połączeniach śrubowych i to właśnie zaprocentowało. Ogólnie bardzo fajny jest ten case. Sprawia wrażenie bardzo wytrzymałego. Jedyne co trzeba będzie zrobić, to wydrukować przejściówkę na pełne GoPro, bo nie mamy takiej przejściówki tutaj w komplecie. No, nie powinno się grzać. Nie montowałem wentylatora tutaj. Bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego przewodnika. Jest to przewodnik, który nagrałem w listopadzie 2023, także dotyczy modeli 9, 10, 11 i 12 ze stajni GoPro Hero. Trzeba pamiętać o tym, że po pierwsze zrezygnowałem z wentylatora, dlatego że moje doświadczenia mówią, że ta kamera mi się nie przegrzewała, chyba że musiałbym ją zostawić dłużej i byłoby gorąco, ale w krajach takich jak Polska spokojnie można latać nawet we wnętrzach bez wentylatora, więc sobie odpuściłem temat. Ważną sprawą na pewno, i o tym mówię też w przewodniku dotyczącym rozebrania samej kamery, który Wam pokazywałem wcześniej, że trzeba zainstalować GoPro Labs i też zaktualizować firmware, jeżeli chodzi o kamerę. To jest bardzo ważne, dzięki temu możesz poprzez kody QR zmieniać ustawienia i parametry, jeżeli chodzi o samą kamerkę, bo w innym przypadku trzeba ją rozbierać i podłączać, ten case odkręcać i podłączać ekran. Trzymam kciuki za Wasze rozebrane konstrukcje, jest to niesamowita nisza, ale jednocześnie daje niezwykłe efekty, jeżeli chodzi o wirtualne wycieczki, loty blisko obiektów małymi dronami, które w dzisiejszych czasach są na wagę złota, dlatego że przepisy, które wchodzą od 2024, bardzo restrykcyjnie traktują FPV w większych masach, o większych masach. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego, widzimy się wkrótce. Trzymajcie się, pa!